przestrzegły mędrców o obecności innych intruzów, próbujących wykraść runiczną mądrość. Królowa nakazała straży nieprzerwanie strzec bezcennych runów. Jednak krasnoludy nie chciały ryzykować opóźnienia ceremonii, której oczekiwał od nich Łotan. Słowa, jakie objawił im Łotan, zupełnie zgniły z tronu mędrców. W salach twierdzy Jadda Hali studiowali całymi nocami uświęcone teksty, szukając wyjaśnienia przyczyn osłabienia ducha Łotana. Nie potrafili pojąć, dlaczego bóstwo domaga się pomocy śmiertelników. Sami nieraz wzywali siły Łotana w czasach próby. Nie mogli więc wyobrazić sobie, że ich Bóg może być w niebezpieczeństwie. Mędrcy nalegali, by królowa Jadda Hali przygotowała ceremonię na cześć Łotana, powstrzymując tym samym nadejście Ragnarok. Z odległych zakątków królestwa zebrano wszystkie runy. Nadszedł bowiem czas zjednoczenia się z Bogiem. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Disciples 2 i w kampanii Górskich Klanów. Zaczynamy od wybrania umiejętności dla naszego pana Dagarika. Nie wiem, co bym mu tutaj wziąć. Nawet nie ma za bardzo nic ciekawego. Wiedzy tajemnej nie chcę, tego też nie chcę. Nieskazitelność nie. Chyba marszutowanie zaawansowane. Mędrzec, Jadda Hali, przyszedł czas, byśmy poszli drogą wyznaczoną nam przez Łotana. Ragnarok spadnie na nasze głowy, jeśli nie zaciśnimy naszych więzi z Królestwem Bogów. Dość już wojny. Tak, widzę, że krasnoludy za dużo przeżyły na tym świecie, ale takie to były czasy. Teraz zapanuje pokój. Niech się stanie do Ziemi Świętej. No i został nam odsłonięty skrawek świętych ziem. Ukazany ołtarz Taldera. Widać, że to podobne miejsce jak te w trzeciej misji, jakieś gobliny. Niezbyt ładne miejsce. No dobra. Zaczynajmy tą przedostatnią już misję. Oczywiście ty będziesz z przodu, bierzemy sobie skalnego. Krasnoluda jeszcze dokoptujemy. I taka armia może być. Eliksiry w łapę. To w łapę, to do siebie. To zakładasz tak samo i to tak samo. 50 punktów ruchu mamy w sumie, to jest dużo. Co tutaj jest? Niedźwiedź polarny. Jakieś skarby, także najpierw... Najpierw sobie tutaj przejdę, bo z tego co pamiętam, tu już nie było żadnego przejścia, więc sobie tędy jakoś tam dam radę. Jeszcze nie będę atakował go. A, zebrałem sobie skarb. Dobra. Poruszanie się po lesie najpierw może opracuję, bo tylko na to mnie stać. Ale to jest dobra sprawa, że już w pierwszej turze tak naprawdę jesteśmy w stanie opracowywać czary. Ty zadajesz największe obrażenia, więc wzmacniam ciebie. Dobra, ty masz ten pancerz, coś ci to daje. Jesteś w stanie to nawet przeżyć, dwa ciosy, ale... Ile w ogóle zadacie? Będzie 160... 250... poczekaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeśli będzie w stanie go dobić, to zaryzykuje. Bo tak czy tak powinien przeżyć, jeśli nie trafi. No, ale trafił, więc jeden cios tylko dostał. No i całkiem sporo, 48 doświadczenia. Nie wiem, czy ja mam chyba mistrza oręża. Mam, no to inaczej to wygląda. Na 5 jednostek. No to nie będzie 250 punktów, bo to jednak jest więcej. Ale kilka takich walk z niedźwiadkami, no to już będzie poziom. To jest groźne. Wcale nie ma tak dużej wartości, no. Zbiry i łucznicy są chyba po tyle samo warci. 25 chyba doświadczenia. To będzie po 5 na jednego. Z około 30 punktów doświadczenia bym za to dostał. To nie jest dużo. No, do tego dodać jeszcze mistrza oręża, ale to i tak.
No Wizjusz będzie strasznie zraniony. A nie daj... Nie trafi na przykład Dagarik w te jednostki z tyłu, no to już będzie... Lipa. No to oczywiście mamy przeciwników kolejnych. Nie ma tylko Legionów. Jak nie wiecie gdzie co jest, to zawsze można po dźwięku. Każda stolica ma jakieś dźwięki takie z otoczenia. Klany tutaj właśnie mają takie wiaterki wiejące i inne rzeczy. O, tu słychać. Nie wiem czy słyszycie ćwierkające jakieś ptaki i tak dalej. Tu będzie stolica Imperium. Stolica Imperium, a nie piwo. A gdzieś tutaj mniej więcej... O, tutaj będzie stolica nieumarłych. Okej. Co my tutaj mamy? Tu jeszcze kolejnych dwóch łuczników. No, dobra. W każdym razie... Browar wybudujmy, żeby ten nasz Dagarik mógł się w końcu napić. Wy tutaj trochę zadacie temu krasnoludowi. Ale on powinien przeżyć. Łucznicy nie będą w niego strzelać. Bo nie będzie wtedy na strzała. Dobra. Podejdę tak. Zabierze mi to 25 punktów ruchu. To jeszcze zdążę się wrócić do stolicy w razie czego. Okej, okay, to nie muszę zdejmować. Kogo tu wzmocnić? No ty ich zdmuchniesz. Też to porównie krasnoluda mocnie, jakby co. Do spółki z miotaczem topolów jakiegoś zbira wybiją w razie czego. Okej, okay, on przeżyje tutaj. Aha, łucznicy strzelają w Dagarika. Myślałem, że będą nawalać w nowicjusza. To było mniej korzystne, bo by był bardzo ranny. Wy sobie poczekajcie wszyscy, on niech dmuchnie i w razie czego będziecie dobijać. Jeszcze się wyleczy z tego. Dobra, wszystko poszło ok. Ile tego doświadczenia? 26. To jeszcze z mistrzem oręża. To są mniej warte te jednostki, niż myślałem. No zbir chyba jest 10 punktów warty. No na 5, no to 2 punkty by tylko były. A tutaj 20. Tych łuczników razem. Aż tak dokładnie nie pamiętam jak się rozkładają ekspy te. No tego to już nie przeżyjesz, bo strzelec cię tutaj dobije. To ja bym tu nie ryzykował na razie. Ewentualnie mogę się podleczyć. I mogę w to wejść. Wód zbirów będzie zatruwał. Chyba mojego nawet dowódcę. Zobaczymy jak to wyjdzie. Co to może wzmocnić? Może miotacza. To też jest do zdmuchnięcia na raz wszystko. Dobra, Dagarika mi truje, to dobrze. No tutaj oczywiście krasnoluda, ty mi strzelasz. Strzelajcie w niego, bardzo proszę. Mnie to naprawdę bardzo odpowiada. A wy czekajcie tutaj. No, byłeś szybszy. No, mimo wszystko ma 33 inicjatywy, więc tam te jakieś szanse są, że będziesz przed jednostkami z inicjatywą 40. O, trzeba będzie go dobić tutaj, widzę. No to dobijamy. Dobijamy, mówię. To będzie trochę więcej warte, myślę. Uuu! A tego to się nie spodziewałem. Chociaż no mogłem najpierw miotacza toporów zainwestować, tak? W kusznika znaczy się. Okej. Okay. No ale tu mamy kolejną taką walkę podobną. Zrobiłbym tak, że... Was zamienię. Jego wystawię do przodu, bo i tak dostanie nowy poziom. Ale na ciosy wodozbirów nie będę go wystają. Bo nawet jeśli by przeżył
A to, co jest niemożliwe, bo to Krizna jeszcze wejdzie i Zbirgo zaatakuje. A nawet gdyby przeżył, to łucznicy go dobiją. Także nie ma co ryzykować aż tak. No, mogłem żeglugę od razu opracować. Dobra, nic się nie stanie, bo żeby później jakieś inne czary opracowywać, będę potrzebował więcej many. Więc codziennie też nie będę w stanie opracowywać czegoś nowego. Ale ruch naprawdę całkiem zasny, 50 punktów. No te buty robią robotę. Okej, żebym nie zapomniał, to zasięg strzału. Dziwnie się ten budynek nazywa. Nie wiem, jak się w angielskiej wersji akurat nazywał. Dobra, wchodzimy w to. Na chwałę klanów! Dobra, ty mi trujesz dowódcę, to mi bardzo pasuje. Wzmocnijmy taka lika, żeby od razu na strzała wszystko padło. Łucznicy strzelają tutaj. Ty się musisz bronić. Ty możesz poczekać. A ty zdmuchnij to wszystko. I tak się z tego jeszcze wyleczył. Mimo że to jest tylko 25% zadanych punktów obrażeń. Za tyle się leczy. Okej. To teraz ciebie przenosimy tu. Tego niedźwiadka nie dojdziesz. A doszedłbyś, gdybym ci dał poruszanie się po lesie, ale zaraz. To ja brakuję tylko 4 punkty, więc nie będę marnował tego. To sobie w wilka wejdę. On będzie atakował, o proszę. On będzie mnie atakował krasnoluda, którego nie zabiję zresztą. A on się wyleczy za chwilkę. Dobra, to tu nie ma co w ogóle się bawić. No jest wojownik. No i bardzo spoko. Wieża maga. Ciekawe, co tam jest. Swoją drogą. No, ale najpierw może w niedźwiadka wejdę. To w kolejnej turze. Od razu jeszcze żegluga, żeby nie zapomniał, bo nic zapomniał. Bliżej nam będzie ogólnie do stolicy Imperium. Jest dość duża przestrzeń na tej mapie, więc będziemy raczej bezpośrednio się tutaj naparzać z nimi, a nieumarli jednak mają troszkę inaczej tą drogę. Jest raczej zablokowana przez jakieś neutralne jednostki, więc nie dojdą w pobliże stolicy. Dobra, na razie z tą kasą jest krucho. Jest mana śmierci, widzę jakaś. O, chybiłeś jak miło. Dobra, to wzmacniamy. Nawalaj. Nawalajcie. Szkoda, że chybiłeś, bo... Ale może tobie się uda podciągnąć obrażenia. Oby się udało. Nie, nie podciągnął w ogóle. No trudno. Mogłem im dać czekanie, ale już nie chciało mi się w to bawić. O, to będzie trudne. Na pewno nie w takim stanie zdrowia. Może tam jakieś miasto jest, bo widzę tutaj jakieś budynki. A może? Ale jest strasznie dobrze bronione. To też zresztą jest ciężkie. To są 4 wilki. Dobra, na razie może tutaj się obkręcę. No, są jakieś kolejne wilki, 5 wilków, to jakieś zrujnowane gospodarstwo, tutaj złoto. No jest tego trochę. A trzeba zbudować kolejny budynek. Bo druidka to już całkiem niedaleko. Jakieś ruiny by się teraz przydało porozwalać, te złoto przyjmować, żeby jednak mimo wszystko tam... te budynki dalej stawiać, ale trzeba by jeszcze różdżkarza zrobić, a to jest wydatek kolejny. Rózgę postawić to również kolejny wydatek. Ja bym był skłonny wejść w te ruiny. Nawet na ślepo.
Nie będę rzucał poruszenia się po lesie, bo i tak raczej nie zrobię dwóch walk. Jakieś zrujnowane gospodarstwo. Ciekawe co tu jest. Może być wszystko. Bóg barbarzyńców. Dobra, nie jest tak źle. Jeszcze są ustawieni akurat dobrze, bo nie ma dwóch po stronie mojego wojownika. Dlatego po środku oczywiście trzeba się ranić, ale trzeba najpierw w niego trafiać. Ty się możesz bronić. Jak najbardziej, bo ty jesteś na dwa strzały. Teraz już nie. No, Dagarik tak naprawdę byłby sam w stanie to ogarnąć. Jest szansa, że ja to zrobię przed nich atakami, więc zaryzykuję i zaatakuję tego. Może mój wojownik z kusznikiem będą szybsi. Wzmocnię wojownika. Może będziesz w stanie nawet od razu dać mu radę. No. Mało brakowało, ale kusznik dobije. Pięknie. Dało się. Dało się być przed nimi. 80 punktów doświadczenia za nich, dwóch za jednego 40. Czyli jest 200 bardzo taki. No całkiem sporo. Oj, proszę, piękna kasa. I prastara relikwia, no. Założę się, że barbarzyńcy planowali napad na sklep Sallata. No jakby mieli wszystkie przedmioty jego mieć, to przecież czemu nie? Fajnie, to jest 400 warte, więc... Już naprawdę można szaleć tutaj. Od razu inwestuję tu w druidkę. Aż zaraz, tak. Jakbym zrobił czempiona, to jest 300. I w następnej turze sprzedam tą relikwię. Jeszcze mi przyjdzie 150. Oczywiście. No to będzie mnie stać. Teraz akurat nie postawisz tu rózgi. Mana śmierć jest już moja. Bardzo dobrze. Bo powoli będzie można pozbierać na pieśń pośpiechu, a już tak na samym początku misji mieć manę, no to to jest naprawdę fajna sprawa. O! A tu też akurat jest dobrze ustawione. Szczęście. Dobra. Wiadomo, kogo trzeba wzmacniać, ale oni będą na obronie. To jest niedobre właśnie. Oni będą szybsi jeszcze. No ciężka sprawa będzie. No nic, no atakuj tych z tyłu. Ty się musisz bronić, chyba tego nie przeżyjesz. Chyba, że ja bym cię podleczył. No i wtedy zmarnują się obrażenia. Ile ty zadasz? No nie zdejmiesz ich, także dobra. To nawet spoko. Tego jednego możesz od razu tutaj zdjąć. To wojownik nie będzie dostawał obrażeń. Dobra, kogo by tu wzmocnić teraz, bo... Kusznika może. Jeszcze raz. Chociaż lepiej jego, bo to na obronie będą te wilki. Jeszcze raz go wzmocnię. Sobie zaatakuje, tam ci się będą bronić, że może nawet nie wyprowadzą żadnych ataków. Ty się bronisz. Co ty poczekaj, zobaczymy jak tutaj ciosy wejdą. Okej. Jak to wygląda w ogóle? No procentowo masz więcej skalny olbrzymie. A zaatakuj tu. Kusznik dobije tego drugiego. No i fajnie, 5 wilków udało się zabić. Ale ładny eksp tu wleciał. Trzeba będzie coś jeszcze pokonać łatwego w miarę. No to... Włazimy do sklepu. Sprzedaję to. Ty
I od razu druidka, proszę bardzo. Czego? Kurde, jest kolejne 5 wilków. Tu jest tylko dwóch, dobra. Tak, no widz już idzie do przodu. Bo i tak awansuje. Jeden cios wilka przeżyjesz. To możesz tutaj spokojnie dać radę. Kurde. Nie no, nie mogę nic zrobić z tym olbrzymem niestety. Kusznika bym nawet dał do przodu jeszcze. Czy to mi się bronić? Niekoniecznie. Mogę teraz wzmocnić, a w drugiej turze się na przykład obronić w razie czego, jakby coś miało się stać niedobrego. O, ten chybił bardzo dobrze. Skalny nie dostanie takich obrażeń. A dobra, zrobię tak. Dobra, nie trafiłeś. Skoro ich nie zabiję, to ja zabiję tego, a ten wilczek mi zaatakuje nowicjusza, który się teraz broni. No i przeżyje. No i bardzo fajnie. Wszystkie obrażenia przyjął na siebie, nowicjusz teraz się stał druidką. Piękna sprawa. No i znowu, tak tradycyjnie, klany muszą dostawać po mordzie, zanim zadadzą swoje wysokie obrażenia. W ogóle co tu jest? Eliksir ochrony dwa razy, eliksir nietykalności. To będą przydatne przedmioty na atak na stolicę. Kurde, co by tu zrobić teraz, no. I tak się będę wracał do stolicy, to może... Są trzy wilki. Dobra, widzę, że tutaj sporo wilków, jakichś barbarzyńców. A to od razu tak, ustawiasz rózgę, żebym ja nie zapomniał. Mamy już tego złota. Czego? Dwie kopalnie. No, ta jedna się zwróci za 3 tury. 150 za rózgę, a 50 jest dochodu. Ale już w sumie będą 200. Miałem zobaczyć, co będzie w tej wieży magicznej, ale to spokojnie, tutaj raczej nie sądzę, żeby Imperium mi tak szybko podeszło i zajrzało do tej wieży, a jeszcze coś tam kupiło może. Dobra, jedną turę trzeba będzie przesiedzieć w stolicy, bo rany są jednak w miarę duże. Tutaj jakiś włóczników, pełno strzelców, to nie jest takie trudne. To się to kiedyś przejmie. No to się chyba kółko zatoczy. A bardziej bym jednak był za tym, żeby w tamtą stronę iść. Żeby Imperium się zająć, bo jak się to rozpanoszy, to nie będzie tak fajnie. Mogłem ci rzucić w sumie czary, ale to już dobra, nieważne. Może w kolejnej turze. No domu tarczę na pewno będę chciał. Będę powiem tak, no tutaj już mogę ze wprzodka opracowywać. Co prawda jest to drogie, ale... Pieśń wytrwałości ze wprzodka. Lodowa tarcza. Plus jeszcze... Czego? Różkę ochrony. Samymi czarami będę w stanie uzyskać maksymalny pancerz. Więc ja nawet tych eliksirów na pancerz nie potrzebuję. Tak na dobrą sprawę. No ale jednak rzeczywiście tutaj maksymalny pancerz jest potrzebny klanom, żeby atakować stolicę, bo oni niestety nie potrafią się leczyć, nie potrafią paraliżować ani skamienić strażnika stolicy, więc ciągle dostają obrażenia. No, taką nieodzowną jednostką potrzebną do... Nieodzowną jednostką dla atakowania stolicy będzie oczywiście Syn Ymira, bo ten gagatek jednak potrafi odmrażać, a te obrażenia są stałe. Niezależnie od tego, jaki pancerz ma nasz przeciwnik. Dobra. To bym sobie zrobił, ale to jest za trudne jeszcze. A że gdy druidka tutaj dobrze wzmocniła, tylko że wojownik dostanie w papę i to mocno. W ogóle jakby tutaj te doświadczenia macie. Prędzej kusznik stanie się tym kolejnym. Ale tu też trzeba będzie budować w końcu. Dobra, może skończę już tu rozwój.
strażnik kuźni oczywiście miotacz płomieni nie będzie potrzebny, skoro Dagarik jest tym, który atakuje wszystkich, więc nie ma sensu. Cztery wilki kolejne. Tu coś łatwiejszego? Nie. Tutaj tak samo, no pełno barbarzyńców jest. To miasto nie będzie mi aż tak strasznie potrzebne, bo to i tak się rozrośnie. A jeszcze tylko będę narażony na ataki Imperium, więc może nawet lepiej. Na razie po prostu tego nie przejmować. Tu jeszcze niedźwiedź jakiś kolejny. Ciekawe jakie te obrażenia będziesz tutaj miał. Szkoda, że dostanie wojownik dwa razy. Już nie przeżyjesz kolejnego ciosu, chyba że na obronie. Ile teraz zadajesz? Łopanie. To już zdejmujesz to od razu. Wojownik się musi bronić. Chyba, że poczekasz jeszcze, bo już tak atakowali wszyscy. Ty też poczekasz. I ty dmuchniesz. Okej. Pytanie, czy wy wszyscy traficie? No niby by to na obronie dało radę mu zdjąć. Ryzykować czy nie? I tak masz mało życia. To może jednak nie będę ryzykował. Wiem, że mogłeś dobić go, ale wolałem nie ryzykować, bo jakby nie trafił, nie daj Boże, to już bym miał po wojowniku. To raczej nie będzie przyjemne. Tak to zrobić? Jakieś pośpiechu. Jeszcze jej nie mogę rzucić, ale już mam czar opracowany. Tak zaatakuję. No, a jak tych wzmocnię druidką, to będzie konkret obrażenia. Dobra, tobie dam to poruszanie się po lesie, żebyś troszkę szybciej mógł biegać. Już tereny Imperium widzę. Może jakieś tereny Imperium tutaj są? Może tutaj coś będzie? Jakieś miasto czy coś w tym stylu? Nie, to jest... To jest mapka 72 na 72, no 96 na 96. 96 to mają raczej ostatnie misje w kampanii. Także dość blisko tutaj. O! Pięknie. Powiem tak, nawet jest szansa uciec, bo mogę być pierwszy, ale oni mnie i tak dościgną, ale dobra. Udało się nawet. No ale to co tutaj dużo gadać, no. To ja tak, tutaj było dwóch weteranów i czcigodny wojownik. No niestety. Zbyt wiele to on mi tutaj nie zrobił, ten różdżkarz. A no niestety, ja nie wiedziałem, że oni... O, ta wataszka nawet nie jest taka mocna. Dużo jeszcze tego doświadczenia potrzeba. Na chwałę klanów! Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem. Nie, no musisz atakować, no co ty możesz zrobić? Ty się musisz bronić. Nie wiem, czy on mi to przeżyje. O, no dobra. Leczymy go. Bo tu się znowu zrobią jakieś nieprzyjemności. Wzmocnienie nie przepada, no ale jednak cios jeden przepadł. No, za fajnie to nie jest. Może i by na obronie przeżył. Dobra, weź poczekaj. Musiałbym to jakoś tam sobie obliczyć. Dobra, zobaczymy. Teraz ty weź traw, bo przez ciebie musiałem zmarnować eliksir. Tu już równie dobrze mogłem wojownika leczyć. Jeszcze stówka do zdobycia, to jest sporo.
Nie mogłem sobie rzucić czar, chociaż tak nie zaatakuje nikogo więcej. Ty nie jesteś w stanie przeżyć. No cóż. Nie pozostało mi nic innego, jak tylko wrócić się do stolicy. I znowu się leczyć. Takie uroki gry klanami. Jeszcze no legionami to jeszcze jak cię mogę, możesz się obronić. Bo inicjatywy mają normalną, także w jakimś tam stopniu jest się w stanie te obrażenia zmniejszyć. Otrzymywane klanami to tak nie bardzo. Najpierw muszą przyjąć na ryj cios, dopiero później się bronić. O proszę. Już się tutaj zaczynają najazdy Imperium. No, ale barbarzyńcy widzę są agresywni. Tam jest jakieś kolejne miasto i to na czwartym poziomie widzę, że ono jest. Dobra, niemniej jednak ty się tutaj wracasz. Ten imperialny zabójca będzie dość problematyczny. Ale mam druidkę, więc tutaj by to przeżyła. W sumie ty wzmocniony, jakbyś tam walnął razem z kusznikiem, to byście dali radę, myślę. No nic, jeszcze jedną turę zrobię najwyżej. Którejś będą chyba tylko siedzieć dalej, to tylko przewinę. Już zakończę odcinek. No jakoś specjalnie dużo się nie udało może zrobić. Ale są jednostki na drugim poziomie. Nawet jest jedna druidka. W grze nie jest źle. Awanse też są dość blisko. Dobra, co tu można zrobić? To można zrobić. To idźcie. O, tu są trzy niedźwiedzie. No to będzie trudno. Przewin to, bo to już raczej sam zdmuchniesz. To będzie ciężko przez to przejść. Trzeba będzie tamtędy iść. Kurde, no nie starczyło. Jakbym zdjął buty, to może? Może by to dało radę. No nic, nieważne. Nie przewidziałem tego. Nie wyliczyłem sobie. Być może zdjęcie butów by coś dało. I bym ten jeden mundurku zaoszczędził. Akurat potrzebny, żeby wejść do miasta. No, kolejna różdżkarka. No, to chyba tak będą spamować, chociaż teraz będzie w stanie przejść koło tego barbarzyńcy, nie tocząc z nim walki. Okej, to byłoby wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Zachęcam do oglądania kolejnych i poprzednich, jeśli nie oglądaliście. No i ja się z wami żegnam, pozdrawiam was, trzymajcie się i cześć.